prostu, nie. Całe dwa tygodnie. Kurwa. Ani jednego dnia. No, jak nas żegna Jastrzębia Góra, proszę Państwa? Żegna nas deszczem. Natomiast wspomnienia wywieziemy stąd genialne, bo jakaś bardzo dobra atmosfera się wytworzyła i było geniusz loci, no po prostu dobrze się grało nam obydwu. Ja trochę żałuję, że dłużej nie pograłem, bo mnie właśnie ta pogoda trochę przeraziła, zmoszyła. Ale, no ale i tak super, no. Piękne widoki, piękne, które zapamiętam na długo. W przeciwieństwie do, no jednak takich zwykłych plaż to się tak nie zapamiętuje, jak tutaj tej góry. Na dobrze dawaj. Słońce świeci. Jest! Tak! Jest! Dojechaliśmy! Mamy to! Deszczową. Za oknem. Na zewnątrz. A Damian postanowił sobie urozmaicić życie i zamówił sobie najpierw piwo, piweczko, które już kończy, a na osłodę kawa migdałowa. Zaraz, kawa. Zaraz będę jakby recenzował tę kawę, ale a później wyrzygał wszystko. Bardzo dobra kawa, naprawdę. Czułem tutaj dużo słodyczy, dużo miłości płynącej do mnie z tych ziaren. Pozytywnych przeżyć. No ale tak, żeby nie było. No, nie chcemy tu oszukiwać widzów. Jest na zewnątrz pochmurno. No, tak naprawdę jesteśmy bardzo smutni. Jaką minę zrobił. Przygnębiająca pogoda. To tak naprawdę, słuchajcie, nie jest po piwie, tylko to są moje łzy. Jest smutno. Nie ma nikogo na zewnątrz. No i tak. Myśleliśmy, akurat na nasz wyjazd tak zrobiło. No i tak. Tyle czasu. Po prostu nie, całe dwa tygodnie. Kurwa. Ani jednego dnia. Przepraszam Was, jest taka głupia sprawa. Tak za oknem pada deszcz, prawda, jest tak smutno. No ale tak musiałem Wam powiedzieć, że jak się patrzy właśnie na Wasze uśmiechy, to aż czuję się ciepło w sercu. No aż tak się cieplej robi i tak fajnie. No fajnie, no cieszę, bardzo się cieszę, że tu jesteście. No. No, tylko tyle się. Podczas naszego pobytu nad morzem jeszcze się to nie zdarzyło, żeby padał aż tak wielki deszcz. Cały dzień. Cały dzień. Całe mokre. Tak, jak spodenki Damiana. No, spodenki i spodnie, no jak są całe, można z nich wyciskać. Damian nie może zbierać na tym, na dworzu. Zbieram w pokoju. Liczy, że ktoś wejdzie. Akurat dlatego przy drzwiach śpiewa. Czy to wejdzie? Zwłaszcza jakaś ładna dziewczyna, która powie: o, to moja ulubiona piosenka. O, jaki ładny chłopak. Masz dziewczynę? O, idealnie, akurat łóżko przy nas. Pogodę wale wyj. Nienawidzę tej pogody, bo zmoczyła mi
Ubranie, spodnie, włosy, no i nie ma dokąd iść. Więc kupiłem sobie piwa, choć Wojtek mówił mi, że wyznaje Pania, bo radzę sobie dziś. A więc walę w ryj, pogodę walę w ryj. Ja walę, ja walę, ja walę, ja walę w ryj. Walę w ryj. Ubrania schną na kaloryferze, do suchej nitki przemoczone. No cholera, aż nie wierzę. Trochę załamany jestem, choć na pogodę to ja nie mam wpływu. Za to dobrowara nigdy nie brakuje mi zrywu. Walę w ryj, pogodę, walę w ryj. Ja walę, ja walę, ja walę w ryj. Pogodę, walę w ryj, walę w ryj. To będzie hicior. I tak dzień nam zlatuje, za oknem cały dzień pada. Jest godzina, już dochodzi 15. Damy sobie giercz na gitarze, przynieśliśmy głośnik, którego używamy podczas naszego grania. No i tak też jakiś czas zapełniamy. I teraz tak, żeby coś wartościowego wnosił ten vlog, ja pomyślałem, że opowiem wam o tym, co się wczoraj wieczorem zdarzyło. Tego nie nagrywałem, nie widziałem wtedy kamery. Tak po naszym graniu już, po tym jak się z wami pożegnałem, to poszedłem z Damianem już tak w ciemną noc na plaży w Jastrzębiej Górze. Było tak totalnie ciemno. Kilka latarni na krzyż, ale w miejscu, gdzie było zejście na plażę z tego wysokiego klifu, który wam pokazywaliśmy, no w ogóle nie było oświetlone i tak trochę badaliśmy schodki nogami, bo było trochę tak kamieni wyłożonych, tak nierówno było, można było się trochę zabić, aby się nie uważało. Jak weszliśmy na plażę, bo taki rejon nie główny, nie było dużego oświetlenia i było w oddali widać światło latarni morskiej i ciemne chmury nad nami. Taka ciemność, taki coś niepowtarzalnego można było poczuć na tym morzu. Szum tych fal, taka totalna pustka, przestrzeń, tą potęgę, boską potęgę można było poczuć naprawdę. Można odczuć potęgę, przy której te wszystkie sprawy, o które się zwykle troszczymy, maleją do takiego stopnia, że właściwie wydaje się bez znaczenia w takich miejscach. Tak sobie jeszcze wrzasnąć z całego gardła na to morze. To było wspaniałe. Więc właśnie jesteśmy w restauracji. Czeka na swoje zamówienie, a ja zamówiłem sobie. A ja zamówiłem sobie dzisiaj kota.
nie pozwól, będą takie przydomy na ruch. Dobra, teraz po cichu już mówię, dlatego że jest bardzo późna godzina. Chciałem się z wami dzisiaj pożegnać. O, to koniec tego odcinka. Była jedna sytuacja, która była nadzwyczaj emocjonująca i sądzę, że dla Damiana szczególnie najbardziej emocjonująca podczas całego tego wyjazdu. Ale o niej już on opowie sam, myślę, w następnym filmie. Do zobaczenia. Wczoraj na zakończenie naszego filmu, mojej wypowiedzi, powiedziałem, że Damian miał niesamowitą przygodę. Co to się stało? Od dłuższego czasu. Tylko patrzcie tu, jak mówisz.